Od maja trwają tutaj bardzo poważne i duże prace remontowe. No one tak naprawdę już się prawie kończą. Mamy wielofunkcyjne boisko sportowe i drugie boisko do siatkówki, także taką salę na wolnym, świeżym tutaj powietrzu. No oczywiście wszystko to zasługa nie tylko naszych starań, ale przede wszystkim akceptacji prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Rady Miasta, zawnioskowania o środki rządowe, dołożenia z środków budżetowych pieniędzy, żeby właśnie to boisko po tylu latach tutaj w Śródmieściu mogło powstać. No nie tylko dla naszej młodzieży, ale tutaj też dla społeczności, która mam nadzieję bardzo chętnie będzie tutaj przychodzić i korzystać. To było tutaj betonowe boisko i tak naprawdę od kilku lat służyło za parking. Ubolewamy, bo parkingu nie mamy i musimy tutaj płacić, ale na pewno to usprawni pracę naszych nauczycieli od wychowania fizycznego. Jesteśmy szkołą, która ma duże sukcesy, jeżeli chodzi o sport i mam nadzieję, że teraz będzie nam łatwiej utrzymywać te sukcesy, a także młodzież zachęcać do sportu, no i bycia na świeżym powietrzu. Są dwa wejścia tutaj otwarte, dlatego że mamy jeszcze tutaj z budżetu obywatelskiego wnioskowaliśmy, udało nam się zrobić też takie małe centrum do ćwiczeń, które też ma tutaj swoje wejście. Także tak naprawdę nie będzie to obiekt zamknięty, jest to obiekt monitorowany, oświetlony, więc mam nadzieję, że będzie można tutaj nawet do godzin wieczornych spędzać czas, oczywiście mając na uwadze regulamin, który tutaj obowiązuje. 3 września tutaj inspektorzy przyjdą z ratusza odebrać cały obiekt. No i oczywiście musimy sprawdzić, że wszystko, co tutaj zostało zamontowane, jest bezpieczne. To jest przede wszystkim podstawa. Zainteresowanie jak zawsze jest i bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy za zaufanie, ale w tym roku otworzyliśmy klas mniej ze względu, że ten rocznik, który do nas w tym roku przychodzi, był o wiele mniej liczny. Niemniej 110 uczniów rozpocznie tutaj nowy rok szkolny w 7 zawodach. Bardzo się cieszę, że wszystkie zawody cieszą się popularnością. Postaraliśmy się, żeby powstała nowa sala, sala do dźwięku, do nagrywania profesjonalnego dźwięku. Zapraszamy tutaj wszystkich chętnych operatorów, także Państwa do współpracy, do dzielenia się z młodzieżą swoim doświadczeniem redaktorskim, bo będziemy chcieli właśnie stworzyć takie studio nagrań i studio podcastowe. Sprzęt już mamy, pozyskany z środków europejskich, ale salę trzeba było wyciszyć i do tego przygotować. Jeżeli nauczyciele wypoczęli, to na pewno z dużą energią przyjdą do pracy. No i tęsknimy, ja tęsknię, ja bardzo lubię pracę z młodzieżą. Także to jest nasze życie.